Siemka kochani, my dzisiaj jesteśmy w Krakowie z Tomkiem i odwiedziliśmy, znaczy dostałam zaproszenie do programu Cześć. Werki. Czy to prawda, że... No i właśnie, czy to prawda, że Elin Mastii? Czy to prawda, że Elin Mastii jest zadowolona z tego, że jest w ciąży? Bardzo! Bardzo! Zresztą wiesz, jakie to jest uczucie. To jest po prostu najwspanialsze uczucie. W każdym razie, no właśnie jesteśmy już po nagraniu i powiem Wam, że super. Naprawdę Werka prowadzi tak program bardzo płynnie, z tematu na temat, fajnie właśnie przechodzi. Ja się pyszę zawsze, jak tak ktoś o mnie gada, tak jest w moim towarzystwie, to no. Tak? Ja lubię słuchać komplementy, więc... Natomiast no, rozmowa naprawdę, ile my rozmawialiśmy? Półtorej godziny. A minęło bardzo szybko. Jak się czujesz w tej roli prowadzącej? Ojej, super. Ja właśnie mam tak, że ja od każdego chcę sięgnąć coś takiego nowego, świeżego, fajnego, jakąś radę. I później faktycznie zastosowuję też u siebie w życiu. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby móc usłyszeć tą historię, te początki, do których ja lubię wracać. I Twoja droga też jest fascynująca i bardzo się cieszę, że mogłam to... to od Ciebie usłyszeć. Bardzo mi miło, ale wiesz, no też właśnie osoby, które dążą do sukcesu, odnoszą różne sukcesy, są bardzo do siebie w jakimś stopniu też podobne. Wiesz, mają podobne cechy, tak? No głównie ta determinacja, nie? No to jest po prostu, wiesz, powtarzalne. I też fajnie właśnie słuchać czyjąś historię i widzieć też podobieństwa, tak? Czy na przykład różnice też, nie? Bo Ty zapraszasz dużo gości takich, którzy się... Różnorodnych. Tak, no różnią od siebie. Właśnie, żeby się nie ograniczać tylko i wyłącznie, wiesz, do osób YouTube'owych, do influencerów, do osób z tej rap gry, z muzyki. Ja właśnie lubię... wszystkich w sumie, więc naprawdę bardzo mnie cieszy to, jak mogę widzieć te różnorodne twarze i później móc im zadawać zbliżone pytania, bo jednak każdy odpowiada na nie trochę inaczej. Tak, właśnie po tej rozmowie mam coś takiego, kurczę, też bym Werce chciała pozadawać te pytania, które ona mi pozadawała, bo to są takie tematy właśnie, wiesz, że się... Ale że Werka była prowadząca i dawała mi tą przestrzeń do odpowiedzi, no to bardziej, no tutaj była taka rozmowa, wiesz, że troszkę no, więcej jednak ja mówiłam. No oczywiście, bo to o Tobie. No, ale super program i trzymam kciuki za rozwój i za to, żeby, no, żebyś miała dużo takich właśnie ciekawych gości. Dziękuję ale czuję, że tutaj będą. No i wyczekujcie odcinka na kanale Werki. Weekend spędzamy w apartamentach Fragola. Nasz apartament wygląda tak. Jest na rynku w Krakowie, więc jest dostęp po prostu od razu na rynek, co jest bardzo fajne. I tutaj jest szklany prysznic. Oczywiście są zasłonki, więc można się zasłonić. Natomiast my lubimy właśnie takie otwarte przestrzenie. Jest kuchnia, która jest cała wyposażona, więc można sobie zrobić śniadanko. Tutaj łóżko z moim ukochanym. Bardzo wygodne. Naprawdę materac fajny, przyjemny. Tutaj dostaliśmy poczęstunek. Dziękujemy bardzo. Alkohol free, oczywiście. No i tutaj mamy takie miejsce do podziwiania pięknego Krakowa. Można sobie tutaj usiąść. Co ciekawe, tutaj dookoła są lustra, więc robi to fajną właśnie taką przestrzeń. Również to, co jest na zewnątrz, odbija się, więc super naprawdę to wygląda. No i tutaj już jest ryneczek. Zobaczcie, ile ludzi, bo jest niedziela. O. Wybraliśmy restaurację Fiorentina, która mieści się właśnie na rynku w Krakowie i wybraliśmy menu degustacyjne składające się z 5 dań. Podobno przepyszne połączenia smaków. Lubimy z Tomkiem sumie Tomek bardziej lubi próbować nowe smaki, ale jak właśnie pani powiedziała, co dokładnie jest, właśnie jakie będą potrawy, no to aż mi ślinka pociekła. Fajnie, że jest wybór, że można sobie wybrać menu degustacyjne, na przykład wegetariańskie, albo jeśli ktoś ma jakieś nietolerancje, no to można tutaj właśnie zaznaczyć, żeby nie było niektórych składników w daniach. No i pokażę Wam wszystko tutaj, jak będą wyglądały te dania. Jesteśmy sobie z Tomkiem. I tutaj ostatnie danie, to jest deser, karmelizowane jabłko. Jestem ciekawa właśnie, jak ono w środku wygląda. No to jest taki mus w środku. A Tobie, kochanie, jak menu smakowało? Czy coś Cię zaskoczyło? Czy dobre połączenia smaków? No właśnie, przede wszystkim połączenia smaków, ponieważ gdyby samemu zjeść być może część tych składników, to nie byłoby tak super, ale te połączenia to po prostu jest bajka. Co mnie zaskoczyło, to są pierożki z kaszanką i to może nie brzmi najlepiej, kaszanka się kojarzy z kiełbasą, ale to zupełnie jest inaczej, po prostu są składniki, które są zupełnie inaczej, tam nie ma kaszy w środku, kasza jest prażona i na wierzchu, więc jakby to było tak mięciutkie i rozpływające się w ustach i tak dobre zarazem, że następnym razem jak przyjadę, to biorę to na 100%. Ja powiem szczerze, no też jestem zaskoczona smakami, w ogóle połączeniami smaków. Pamiętam, jak byłam dużo młodsza, chyba pierwszy raz na takie menu degustacyjne, no to poszłam właśnie jakoś jako taka nastolatka i w ogóle nie rozumiałam, jak można jeść tego typu posiłki, że to są takie dziwne połączenia smaków. Wiecie, ja zawsze lubiłam takie konkretne smaki, konkretne polskie smaki, natomiast teraz no to zdecydowanie się bardziej otworzyłam na różne połączenia smakowe, właśnie słodkie ze słonym. No na przykład chociażby to czekadełko na początku, to była tarta, która była lekko słodka, z kwaśną śmietaną wędzoną, więc moim zdaniem to jest właśnie takie połączenie, wiecie, no słodkie ze słonem, ale było pyszne. I no w zasadzie każde danie było super. Teraz jeszcze mi został ten deserek, więc sprawdzę tutaj. Słodziutkie, dobre, fajna konsystencja. Bardzo dobra. W ogóle siedzimy w takim zacisznym miejscu. To jest taka oranżeria, to jest widokiem na zewnątrz. Nikogo nie ma na zewnątrz, no bo jest zimno, jeszcze o tej porze roku. Natomiast no, mamy tutaj taką ciszę, spokój, tak jak lubimy najbardziej właśnie w restauracji, żeby mieć taką ciszę, spokój, jak sobie jemy. A dalsza restauracja właśnie jest tam.